Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl Nie wierzę w to. Hej. Hej. Mój wielki wiedrę. No i co za mała? Jak sobie poczucie? No nic, fajnie cię widzieć, kurde, ale... Tak samo poczucie, wiesz. Słuchaj, sytuacja się strasznie zagmatwała. A co? Straszne zamieszanie się zrobiło. I tu ja teraz od razu mówię oficjalnie, że ja o jednej rzeczy muszę wspomnieć, żeby tą rozmowę móc prowadzić z zewnątrz. Tym bardziej, że Saszka i tak miała komentarze z zewnątrz, więc to nie będzie żadna nowość. No. To słuchaj, ja od wyjścia wczoraj, średnio co trzecia osoba zaczepia mnie na ulicy i pyta, jak to z nami będzie. Poważnie? Przysięgam. Wymawiają mi, że cię kocham. Wymawiają mi, że my tam się będziemy razem, że ten... I dzisiaj wydałem oświadczenie oficjalne, no, przed chwilą, przed kamerami, że to jest zabawa. Oczywiście. Ja to samo powiedziałam. Że bardzo cię lubię. I ale wszystko się zgadza. Że to jest Big Brother. Mieliśmy tydzień par, w który ja się być może faktycznie trochę za bardzo zaangażowałem, ale trzeba to traktować tylko i wyłącznie w kontekście zabawy. Ale jest robione, wiesz, są się odbijać tyle, rozumiesz? On się po prostu, tak jak na filmach, bubonu ze wszystkich stron i wpadł jeszcze tam, na szczęście, traktor stał, był dziurę, wykopał jakiś tam traktor, czy tam, nie wiem, koparka i obok stała. Jak bym przypierdolił jeszcze w tą koparkę, jakimś ty, tak jakbym to w ogóle nie... Ale Gulcza, samochód... Są takie sytuacje. O, nie wierzę. Sytuacja przedziwna. No, zabawna, ale co ty? Tym bardziej, że zobaczyłem, że mimo wszystko, Saszka, ty jesteś dla mnie za młody, prawda? Więc ja się już staram, wszystko jest za mną tłumaczyć. Ale są robione z tego jakieś sej. Ja oficjalnie teraz... Teraz za młoda, ale z dnia na nie? Nagle za młoda. Saszka, jeszcze to słyszysz? To, co tutaj się działo, to była zabawa. Oczywiście, jasne. Ani tobie, ani mnie nie jest potrzebne jakieś sztuczne nadlikiwanie balona, który nie ma naprawdę znaczenia, prawda? Ludzie za bardzo chyba na serio odebrali moje rozmowy wychowawcze, wiesz? Twoje rozmowy. To ja jako pedagog tu przychodzę kształcić młodzież, uczyć dobrego zachowania, bo akurat co do rozmowy wychowawczej ja nie mam sobie nic do zarzucenia. I to również stwierdziłem oficjalnie, że ja mogę, że wiele rzeczy zostało nadinterpretowanych, jeśli chodzi o nas. Wiele rzeczy być może ja przez to zadanie źle rozegrałem. Nie, że... Tak, okej. Okay. Ale rozmowa wychowawcza moim zdaniem była jak najbardziej potrzebna, aczkolwiek to była nasza wspólna decyzja co do rozmowy. Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl